Roman, tak? Bo już mnie wskakuj. No nikt nie patrzy. Widzowie zamykają oczy. Nie wstydź się. Hej kochani, witam was tradycyjnie z uśmiechem na swoim kanale. Nazywam się Rubinek Simstorie, a przed nami odcinek z prywatnego mojego zapisu, którym postanowiłam całkowicie spontanicznie i może nieodpowiedzialnie i nierozsądnie się z wami podzielić. Jakoś tak ostatnio w tym tygodniu zluzowałam i zaczęłam pogrywać więcej dla siebie samej w Simsy, żeby może też zacząć się uczyć pewnych funkcji w Simsach, nie dziwić się tak wszystkiemu, ogrywać parę rozgrywek. Po prostu nie mogłam przejść obojętnie na tym, co się działo. Przynajmniej w prywatnym zapisie miałam dużo śmiechu. Może wy będziecie chcieli mi towarzyszyć w tej serii, o którą nikt nie pytał, nikt mnie nie podejrzewał, nikt nie prosił, ale wszyscy potrzebowali, chociaż jeszcze o tym nie wiedzą. Tak jest. Przede wszystkim chciałabym pozdrowić osoby, które się przyczyniły do tego, że powstała Wataha Torbiarzy, Sekta Torbiarzy, Klub Torbiarzy, Gang Torbiarzy, Śmieciarzy, Złomiarzy. Wiele epitetów i kryptonimów nosi nasza grupa. Zaczęło się od postaci Changeliki w jej rozgrywce Legacy, gdzie piękna to Angela oczywiście wyszła za mąż za naczelnego torbiarza z Eko Życia miejscowości Green Harbor, Jerry'ego. I jakoś tak sobie żartowaliśmy, że wszystkich dzieci powinny nosić torby na głowie, a od tego też później się wzięła rozgrywka Alicji, moja jakaś tam na śmietnisku, na złomowisku. No i tak po prostu od słowa do słowa każdy z nas postanowił rozpocząć prywatnie sobie pogrywanie w takim świecie. Nie jest to wyzwanie, nie mamy jeszcze skoncentrowanych w pigule zasad do tego, co się będzie działo na ekranie i myślę, że na razie tego nie potrzebujemy. Powstało wiele alternatywnych rzeczywistości, w których dzielimy się i parcelami, i postaciami, a później wspólnie razem wymieniamy screenami i taką pogadanką na temat wydarzeń bieżących. Powiem wam, że no, świetne jest to rozwiązanie, fabuła praktycznie sama się pisze. Wiecie, że mam taką skłonność do przygadywania odcinków albo robienia cutscen i no, nie wiem, może ta seria pozwoli mi się jakoś tak z wami wspólnie na luzie pobawić, bez jakichś szczegółów i przemyśleń. Mówię, ja liczę, że to będzie seria na wariackich papierach, ale kilka takich założeń w niej mam i za chwilę się nimi z wami podzielę, ale trzeba się przyjrzeć temu całemu lokalowi, miejscówce, w której mieszkają główni bohaterowie. Być może ci główni bohaterowie zechcą się ujawnić, wychodząc z drzwi budynku albo krzaka. Wyłania się właśnie pierwszy błękitny ptak, ptak ciernistych krzewów. Mam nadzieję, że sobie Romku nie pokułeś pupki. Roman Iksiński, jego vibe jakoś tak mi się kojarzy i nawiązuje do pokolenia lat 70. w dziesięcioleciach takiej sobie Eli, z którą bardzo serdecznie i ciepło pozdrawiam. Elis urodziła Janusza, ja zaś pięknego Romana. Co mogę wam o nim powiedzieć? Przede wszystkim jest to sim, który będzie miał bardzo ważną funkcję przywódcy stada, klanu, gangu, torbiarzy, zastępując jego główną królową Barbarę. Barbara jest postacią Alicyjki. To właśnie Barbara młodym nowicjuszom udostępniła miejscówę, wyprowadzając się dzięki zdobytym funduszom poprzez różne malwersacje, kradzieże, podbój świata do lepszego, większego domu i ta parcela, która była totalnym śmietniskiem kiedyś, dzięki ciężkiej pracy Barbary przeistoczyła się w dosyć fajne miejsce do życia. No i właśnie zasiedlają ją uczniowie Baśki, między innymi Roman, który jest jakby takim duchowym przywódcą wszystkich, całej reszty. I Romek będzie miał również w moim wyzwaniu bardzo ciekawą funkcję rozpłodową, ale o tym za moment. Może przyjdę też później do kas, żeby wam pokazać wszystkie jego stroje. Liczę, że przypadnie jego stylówka wam do gustu. I tak, pokażę przede wszystkim miejsce, w którym żyją simowie. Oto jest piękne dzieło Alicji, kontenerowiec.
taki poindustrialny budynek, jakaś nielegalna fabryka, kto tam wie, co tutaj produkowano. Jednakowoż żyło się Basi w postaci Alicji bardzo dobrze. Dotychczasowa przywódczyni całej ferajny gangu opuściła wraz z mężem, poznajecie go, siedzibę, zostawiła jedynie umeblowane pomieszczenie kuchenne i salon dla dzieciaków. Oczywiście ubóstwiający Barbarę, czczący ją na co dzień i modlący się faktycznie do jej zdjęcia, młodzi adepci nie śmieli ruszyć niczego ani sprzedać na ryneczku z wyposażenia tych dwóch pomieszczeń. Żeby nie było jednak łatwo i żeby dzieciaki uczyły się przetrwania, to i owszem, pozostałe pomieszczenia są nieco biedniej wyposażone. Mamy siłownię, która będzie miejscem ulubionym Ksińskiego, przez to, że ruszy on na podbój świata obóbci. Niestabilność emocjonalna będzie miała swoje wymierne konsekwencje. Dzieci Baśki oczywiście zostawiły również większość swoich zabawek. Wymienią je na lepsze i piękniejsze, dlatego podwórko wygląda no rzeczywiście jak małe przedszkole. Baśka miała dwójkę wspaniałych bliźniaków, w drodze było kolejne kaszojady. No i po prostu zna, że nie będzie się tu mieścić, nie będzie się gnieździć w takiej klitce. O matko boska, czy ty podśmierdujesz, Ksiński, dobra, idź się umyj. Okej, to już Ksiński, jak nim pogrywałam, troszkę podrywał Simów w klubie. Były tam zamieszki spowodowane przez Agatę Zadecką. Krewka emerytka pojawiła się na parkiecie i zaczęła bić z... co mogę powiedzieć? Bić sobie po prostu się ze stałnie z młodzieżą, która śmiała dwuznacznie tańczyć ze sobą. Z kilku modów od Ravashina wyposażyłam ich główną sypialnię. Oto dwójka pozostałych bohaterów. Naszą uwagę przyciąga zacny zadek Tala Donawana oraz Urszuli Fantomy. Niewątpliwy urok słodko śpiącej na materacu. Nie będę ich na chwilę budzić, chociaż oni są już wyspani w jakimś stanie. Okej, no to wstańcie, kochani. Obudzę was, zaprezentujemy się oficjalnie widzom. Oto piękna Urszula, która będzie zaopatrywała naszą siedzibę w dobra kradzione. Być może w przeszłości otworzy jakiś sklep paserski. Niby to byłoby w pół legalne, pół nielegalne. Nikt by się o tym nie dowiedział, skąd zawartość tego sklepu. Jednakże jej celem i ambicją jest podbój bogatszych dzielnic z Del Sol Valley. Oczywiście już polowała na autografy gwiazd. Próbowała omotać wokół palca Dirka i dzięki temu zdobyć plany jego domu całkiem niewinnie. Eko-innowatorka, ponieważ żyją właśnie na zmodernizowanym śmietnisku, jednakże to dziewczyna, która nie poprzestanie na przerabianiu i recyklingu starych śmieci znalezionych w kontenerowcu. Nie, ona potrzebuje dużej ilości gotówki. Poza tym ma też szczytne cele, zostanie takim po prostu Robin Hoodem w spódnicy, będzie kradła, aby wyposażyć biedne dzieci w dzielnicy w dobra. Przy okazji ma bardzo dobrego pomocnika, który również kieruje się tą szlachetną ideą. Tal Donavon jest mózgiem, komputerowcem. Myślę, że takim głosem rozsądku całej trójcy przyjaciół. Jest geekiem, troszeczkę zwichrowanym i nieśmiałym, wbrew pozorom, chłopakiem, który jednak ma kilka twardych zasad, według których postępuje w życiu i nigdy, ale to nigdy ich nie złamie. Będzie on jednym z lepszych przyjaciół Iksińskiego. Kto wie w przeszłości, czy może nie kimś więcej. Na pewno na razie wysłuchuje wszystkich jego bolączek i utyskiwa na tą właśnie modłę, że nikogo nie może znaleźć na stałe, że wszyscy chcą tylko od niego jednego. No ale wiadomo, że te wyskoki i skoki w bok, te małe zdrady Iksińskiego, który ma aspiracje. Teraz wam pokażę, jak on ma aspiracje.
niecnej walentynki, no będą owocowały różnymi perypetiami, z którymi pewnie się też jego przyjaciele będą musieli pogodzić lub borykać. Oto stanowisko dowodzenia światem dla naszego Tala, który jest nerdem zasłuchanym w różnego rodzaju muzyce. Będziemy się uczyli gry na gitarze, ekspertem komputerowym. Będzie on pomagał hakować systemy alarmowe w bogatych domach Simswood, gdzie Urszula, zaklejąc się, spróbuje spędzić w najbliższym czasie kilka przedmiotów. Na początku rozgrywki dziewczyna nie miała zbyt dużej pewności siebie, to też żywiła chłopaków tylko i wyłącznie kradzieżą grillowanych rzeczy z osiedlowych podwórek, z sąsiadzkich ogródków, ale z koniec z tym czas się zmienić, czas ruszyć ambitnie przed siebie i podbić całe Simswood. Okej, ponieważ jesteście głodni, śmierdzący i zaniedbani przeze mnie, to zaraz się zajmiemy spożywaniem posiłków. I czy mówię za szybko i za chaotycznie? Zapewne tak. Wszystkim burczą brzuchy, a w ogródku plony dojrzewają. Jest co zbierać, tak więc posyłam Urszulę, aby nam przyniosła coś do sałatki jarzynowej albo na grilla. Tal, ty może wykąpisz się również. Ja wiem, że warunki nie są jeszcze całkowicie luksusowe dla was, ale wodę przynosicie z rzeki, z miejskiej toalety wiadrami i jest w czym umyć te zęby czy ręce. Aleś się kurczę wykąpał, co ty chcesz? Nurkuj po jedzenie. Dobra, no. Akurat przygotowuję dla was Iksiński. Co ty robisz, Iksiński? Baw się. Ja cię posłałam, żebyś kontynuował robienie grillowanych hamburgerów. Ty masz cechę infantylny. Stąd ta też pewnie skłonność do romansów. Nie dojrzałeś jeszcze na tyle, aby stworzyć stabilny związek z kimś. Od Ravashina bardzo polecam. Są nowe modziki na przybrudzone różne przedmioty. W sam raz do stworzenia rozgrywki złomiarsko-śmieciarskiej w ekożyciu. I pan Ziemniok, pan Pyrka jest w tym momencie kultową zabawką, którą będę dodawała po prostu wszędzie, gdzie się da. I Ksiński, masz po prostu też cechę geniusza i bawisz się robocikiem, ale dosyć tego, idziesz na dół i nie będziesz grzebał w śmieciach, bo ty jednak jesteś wrażliwy. Kontynuuj te tofu, możesz to kontynuować, jak nie to wyrzucimy. Nie, no to wyrzuć, momencik, wyrzuć i poczekamy, może zjemy jakieś resztki. Śmietniki są dwa. A ty, kochany, co znalazłeś tam do jedzenia? Coś fajnego? Nie, pasi konik. No to super, w takim razie obydwoje zdani jesteście na resztki zdobyte przez Urszulę. O ile nam się nic nie zepsuło, ale czy nam się zepsuło? Pewnie zepsuło, bo nie dodaliśmy lodu. Halo! Wszyscy do kuchni na naradę. Mamy bowiem trudny moment, w którym jedynie pewnie zawartość koszyka Urszuli nas poratuje. Musicie się bardziej ogarnąć, dzieciaki. Ja wiem, że każdy żyje w własnym świecie, ale dbajcie o tą miejscówę, którą dostaliście w spadku od Baśki pod opiekę. Urszula może też poprawi humor i Cińskiemu. Zaciśnijcie więzi. Dalej, co ty tu masz? Tego pasikonika na razie. Gdzie ja go dam? Chwila. Mamy półkę na jakieś skarby. Pasować będzie chyba do otoczenia obok urny. Postawimy. Albo na dole. O, świetnie, nawet pięknie to wygląda. Dodałeś lód. Dodaj lód. I wyrzuć zepsute jedzenie. Zaraz otworzymy też, co tam mamy zawartość i weźmiemy te resztki, które ukradliśmy z
są hamburgery. Aha, zepsute, świetnie. No po prostu, nie no, wszystko jest zepsute. Oprócz ananasa. Ja pierniczę. No trudno. Wystawiaj na stół wszystko, co mamy. Mamy pomidory. O, pluskwa szpiegowska. Aha, no bo tak, ty będziesz podkładała podsłuchy dzięki Talanowi u bogatych Simów. Truskawki. Proszę, będziecie po prostu musieli zrobić coś z tego, przygotować. Nie wiem, może mamy jakiś gotuj ze świeżych składników. Gotuj bez przyłącza. Nic. A jest, możemy zrobić chicken alfredo. Dowolne warzywo. Okej, dla rodziny robimy porcję. Nie odjęłam im jeszcze gotówki, także sorry, teraz to uczynię. Bo wprawdzie oni mają, nie startują od zera, mają gdzie żyć, mają co robić, ale pieniądze niech będą wyzerowane. Możemy sprzedać te owoce, warzywa, które zebraliśmy. I Ksiński oczywiście, że jest flirciarski. I co ty chciałbyś zrobić? O, flirtuj z Talan. Flirtuj z Simem o imieniu Talan. Później, chłopie, może na to pozwolę, a może nie. Weź sobie truskaweczkę na uspokojenie. No tak, głodny jesteś. Alicja i Brak są jednymi z lepszych budowniczych, jakie znam. Po prostu świetna jest ta miejscówka. Prześliczna i praktycznie to jest wszystko wyposażone, bez modów dodałam. Tylko te dwa słoiczki. Tal się kąpie, prysznicuje. Ile ma jego ciałko detali. Naprawdę to jest fantastyczne. Ja też już przestałam robić takich plastikowych Simów. Ja no, Jezus, to jest tak, to jest jedna z tych nowych strojów, które mu dodałam w trybie kas. Mam nadzieję, że Czędzalika nie wyrzeknie się swojego dziecka, syna, ze względu na stylówę, którą mu dodałam. Jednakże uznałam, że skoro on będzie takim, wiecie, hakerem, grzebiącym też z jakąś elektroniką w śmieciach, z jakimś takim właśnie przetwórcą, to przyda mu się również taki zestawik do śledzenia potencjalnych ofiar Urszuli. To musi być duża, zorganizowana grupa pseudo Robin Hooda, pseudo gangsterska. Zejdź, dołącz do przyjaciół. Dobra, Urszula, wiem, że ty gadasz z Iksińskim, bo on jest takim... Takim czasopochłaniaczem, ale dobra, wzięliście jedzenie, super. Brawo, sami z siebie. Włączyłam chyba wolną wolę, tak częściowo przynajmniej chcę, żeby... Czy chciałeś flirtować z Urszulą, ze wszystkimi, ze swojego towarzystwa, ze swojego stada? No nie przesadzaj. Jesteś taki spragniony, to pojedziemy do klubu. Urszula może tam zakosi jakieś przedmioty z kieszeni. Zamożnych taunis, a ty kogoś poderwiesz i no zobaczymy, co z tego wyniknie. Chęć mieszania innym w prywatnym życiu rządza podboju nie zostanie jakoś konsekwentnie ugaszona, a może rozpalić na tyle zmysłu, że uda ci się począć potomka, bo jest to też jednym z moich celów, aby niestety Roman uczył się odpowiedzialności, dojrzewał poprzez trudne doświadczenia i rodzicielstwo. Nie byłabym skłonna uwodzić Simów wokół otoczenia Iksińskiego, gdyby nie fakt, że posiadamy najnowszy pakiet akcesoriów, ten kit, tak? To jest kit, przepraszam. Kit małego obozowicza i po prostu prześliczne są te przedmioty. Pasowują w scenariusz, jaki przewidziałam w tej luźnej rozgrywce. I żeby wykorzystać każdy z tych uroczych itemków, no potrzebujemy dzieci, potrzebujemy potomstwa. Jakoś tam sobie wszystko ładnie później dośpiewamy fabularnie. A teraz zapraszam was i romeczka gorącego.
aby ugasił pragnienie po obiadku jakimś chłodnym drinkiem z lodem w klubiku i zabierzemy chyba wszystkich. Tak myślę, że nawet Tala też zabierzemy i zobaczymy, co się będzie działo. Powinnam oddać, że Tal jest niesamowicie sympatycznym simem. Ja już go kocham. Nie pograłam nim długo, zaledwie kilka godzin, ale spójrzcie, wynosi śmieci z własnej woli do śmietnika, w którym i tak zaraz będzie za moment grzebał, aby znaleźć jakąś okazję, bo przypomniałam sobie, że przecież pieniędzy nie mamy. Czy będziemy od razu wszystkich simów alarmować swoją obecnością i naciągać na dyrineczki? Co wyłowimy? A później posegregował kompost. Wszędzie tutaj są karaluchy, których on nienawidzi, nie cierpi wprost, oraz latające wokół różnego typu oświetlenia, krzaków śmieci, komarzyska. Samo życie po prostu już tęsknie za latem pełnym słońca i deszczu, gdzie komary będą... Ojej, czy ja pomyliłam? Czy ja posłałam Urszulę zamiast Tala? A ty, Tal, poszedłeś pływać. Spoko, spoko. No i tak to bez znaczenia, bo i tak wy jesteście z jednej rodzinki torbiarzy, śmieciarzy i będziecie kasę wynosić tymi torbami z zamożnych domów, a ze śmietników w torbach wynosić cuda i również z marketów w torbach przynosić rzeczy do domu, jakieś użytkowe, nowe. I co ty, kochana, robisz? Użyj do produkcji kompostu, spoko, chcę to zobaczyć. No, wiercielski Roman, tak, ty już dojedz, później sobie umyj rączki, pozmywaj, o, jakiś z ciebie dobry sim. I jeszcze sobie przypomniałam, że mamy podpisane przez Dirka Dreamera te autografy zdobyte przez Urszulę i powiesimy sobie je na ścianie na razie. One będą nam kiedyś służyły jako źródło gotówki. Sprytny Romeczek wycenił je gdzieś tam na eBayu wśród fanów i jeszcze w siłowni wam pokażę, że mamy zegary i pomyślałam z doma, który będziemy obrabowywać po prostu na pamiątkę, taką nie do, na sprzedaż, nie do paserki. Ula będzie zdobywała zegary, wywiesimy tutaj wszędzie w ścianie, obwiesimy wszędzie na ścianie mechanicznymi zegarami, jakimiś zabytkowymi i niezabytkowymi, kolekcjonerskimi. Żeby było po prostu jakoś tak, nie wiem, po prostu do kaprysu mojego. Ładniej, ciekawiej, sympatyczniej. Ten kran też jest od Ravashina. Mamy skrzyneczkę na listy bardzo pasującą do całego towarzystwa, pomalowaną przez Ulę. I Tal, ty się chcesz kąpać, ale nie, już wszyscy wyłazimy. Ty też się nie bawisz. Ula, co ty robisz? Obejrzyj latarkę. Dobra, możesz obejrzeć latarkę, a nuż pójdziemy wieczorem na jakiś włam, zobaczymy. I zabieram was Uberem. Przyjedziemy się albo metrem na miasto. Najedzone towarzystwo. Całkowity luz blues, taki, że nawet kąpielówek nie zdążył zmienić jeszcze Tal. Sorka, ale te wielorybki muszą pójść, bo ty jesteś, pamiętasz, nieśmiałym chłopcem. Na razie. Nieśmiałym chłopcem. Już pierwszy pocałunek z Talem? Nie. Co ty tak myślisz o Talu? Flirtuj z Simem o imieniu Tal. Bara z Simem o imieniu Tala. Nie teraz. To nie teraz. Nie pośpieszaj wszystkiego. Boże, ty jesteś taki futrzaty i ciągle napalony. Boże, Iksiński. Wstydu nie przynoś. Opanuj się, opamiętaj. Chwila, moment. Jeszcze chwilka. Co ja miałam? Aha. Zmienić ci strój. O wiele lepiej. Przy okazji zapoznam was, moi drodzy, z oczywiście symbolem ekożycia Noxem. A ty co tutaj założyłeś na grab? Może nie wiem, kto ci szykował stylówę, ale może chodzicie do tego samego butiku co Iksiński. A przed waszym wzrokiem czai się ukryta za plecami Tala i Noxa. Znana być może, albo nieznana postać, kojarzycie tę twarz, to spojrzenie. Tak, to jest Luna, przerobiona przeze mnie. Tak sobie pomyślałam, że przy okazji rozgrywania tej luźnej serii będę tak kosmetycznie szlifowała Taunis od jej, aby móc ich później szybko poprzerabiać i wykorzystywać w kolejnych, innych moich produkcjach.
I ty, żeś dziewczyno, stała się oczkiem w głowie, oprócz Tala, naszego Iksińskiego. On ma tą cechę niecna walentynka. Idziemy się napić, a później będą te wszystkie amory, bo tak na sucho, po suchym dziobie, to nie będziemy się całować, to nie byłoby przyjemne. Chodźcie. Biegnijcie ku przeznaczeniu. Zobaczymy jakiemu. Luna, nie bój się dziewczyno, przecież ci nic nie grozi, absolutnie. Iksiński potrafi przez pewien przynajmniej czas trzymać rączki przy sobie. I czy my możemy coś zamówić? A co ty ubrałaś? Ula, to jest twój strój na szaber. I czy... Zobacz, co się dzieje. No nic się nie dzieje. Ula się dzieje. Czemu nie możemy? Aha, bo mamy zero simoleonów. Już ten... No tak, zostawiłam to autograf w domu. Jestem po prostu taka mądra. Część do ulepszeń nie możemy sprzedać. Co my możemy na szybko sprzedać? Dobrze, 19 pomidorów, to jest aż 217 simoleonów. Gratka, niezła gratka. Przygotuj drinka. Napoje dla wszystkich. Drinka dla wszystkich. Albo dla swojej przynajmniej ofiary, Luny. Weźmiesz ją na ząb jako pierwszą. Oczywiście w poszukiwaniu prawdziwej miłości. No i co, uparta Ula jesteś? Chcesz koniecznie w tym stroju? Okej, jak już bardzo go lubisz, to wymyślę ci coś innego na szabra. A to uznajmy, że bierzesz jako kamuflaż, żeby łatwiej ci było podkładać pluskwy. Czas wylać siódme poty. Dobrze, lubisz sprawność fizyczną, jasne. A ty miałeś ćwiczyć na gitarze, to ćwicz. Nie opowiadaj dowcipów. Okej, okay, Iksiński, już dałeś swojej wybrance drineczka, wino. Pożartuj o kreskówkach, bo jakie ty poważne tematy możesz mieć w głowie? Chyba żadne. Że jesteś geniuszem i obmyślasz wynalazki. Pochwal wygląd. Poznaj. Ula, zajmij się Noxem. Zawołaj go. Albo umieść mu pluskwę. O. Umieść pluskwę i... Rozmawiaj na temat ekologicznego stylu życia. I skoro się napiliście... O, o! Nox nie zauważył pluskwy. Użyj urządzenia podsłuchowego, aby sprawdzić, czy nie masz... Aha, dobra. Nie jesteś wstydliwy. Prawie o naturyzm byś się... ocierał, gdybyś mógł. Bardzo dobrze. Możemy pierwszy pocałunek jeszcze raz. Przecież był już pierwszy pocałunek. Halo. Dobra, dziękujemy za to cenienie talentu dopiero co rozkwitającego. Flirtuj. Dziel się pomysłami. Możemy zaprosić na noc. Czemu nie? Wyznaj zauroczenie. Oczywiście to jest sterta kłamstw. Trzymaj za ręce. O, możemy się już postarać dziecko. Dobra, zróbmy to w klubie. Ty to taki jesteś popędliwy, że nie ma co zlekać. Zresztą jak mówię, to będzie dzika rozgrywka. Tutaj się nie hamujemy. Zaproś na noc i może stań tutaj, stań. Okej. Okay. Żeby nikogo nie gorszyć, dodam, że Luna jest pełnoletnia, ma 19 lat, gadka na podryw, ale już jest w naszych ręcach, jest w naszych rękach. O Boże! Czy tutaj oh my god, tu jest zadecko, ona zaraz nas spierze torebką jak nic. Żeby to chociaż była torebka od Chanel. No! Nie! Orzesz mordkę jeża! W mordkę Iksińskiego. Nic, wręcz róże. Ty się nie przejmujesz. Si
siłą, dosłownie siłą moralizatorską Agaty na szybkiego wracamy do domu. Jaki ty jesteś wpatrzony w tą Lunę? Czy ja cię źle oceniam, że ty jesteś taki zły i podstępny? Może ty jednak masz całkiem szczere intencje, tylko ci wszystko źle wychodzi. Idę, Olo. Wszyscy są z nami, cała ekipa, cała ferajna. Możemy się wspólnie, nie wiem, zabawić, poimprezować. Tak, na pewno przynajmniej reszta spędzi naszej gromady, naszej watachy czasu, ponieważ Iksiński od razu przychodzi do rzeczy. Jeszcze raz, może daj klucze do rezydencji, Lunie. Później, jeśli zrezygnujemy z tej relacji z nią, to jej odbierzemy klucze. Co chciałbyś zrobić? Podziwiaj. Okej. Okay. Ula. No to leć, leć. Skorzystaj z toalety. Później porozmawiaj z Noxem, bo to jest taki twój kumpel. Prywatnie. O. I szybciutko, jak ona jest taka zmęczona, to... Co ci dolega? Zazacka. Co jest tu i torebce? Kamienie? To bolało. Brawo. A może byście jeszcze tak na ulicy sobie potańczyli? A tobie ciągle gra w duszy jakaś muzyka, to potańcz z Luną. Mamy zachód słońca, może w pięknym blasku księżyca ci się odda. Tak, słoneczko, jesteś taka flirciarska, nie wiesz co cię czeka, zaufałaś niewłaściwym dłoniom. Niewłaściwym ustom i niewłaściwemu umysłowi. Gdzie ty idziesz? I przepieczętujemy na związek staraniem się o dziecko. Oczywiście dziecko będzie z wpadki, to zwykłe barabara było, ale niestety wszystko się może wydarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Gdy dwoje młodych ludzi łączy ze sobą serce i ciało. Spoko. A ty, Ula, co? Aha, dobra. Rozmawiaj ze swoim kumplem. Zabawne. Rzuć szalone spojrzenie. I oto pierwszy... W sumie pierwszy raz Iksińskiego. To ona cię klepnęła w zadek? Nieźle, Luna. Nie spodziewałam się tego po tobie. Okej, aby też nie siać zgorszenia, powiem, dodam, że to są naprawdę... Wszystko młodzi dorośli i Iksiński, chociaż może wyglądać przez ten zarost na nieco starszego, to on ma dopiero 22-23 lata, więc nie jest to duża różnica między nią a Lunką. I chyba zrobię stop klatkę i pierwszego screena, bo oto dzieje się magia. Oby wam się udało. Nie wiem, jaka będzie szansa. Ale wyglądacie na zadowolonych. Gdzie się podział Ksiński? Jak tam było? Pierwsze barabara. Figle z kimś nowym to zawsze niezapomniane uczucie. Oż, ty jesteś jednak taki uroczy. Pocałowałeś ją jeszcze. I chcesz się bawić z uczuciem z panem ziemniakiem. Dobra, to idź, a niech Luna gdzieś tam pójdzie i się wyśpi. Ty natomiast, kochany Talu, rzucisz jeszcze takie tęskne spojrzenie w stronę przechodzącego obok ciebie Iksińskiego i co? I będziesz... Tak! Będziesz sobie popijał drinki na górze, bo jednak ty lubisz swojego przyjaciela nieco bardziej niż on ciebie na razie. Chociaż się kumplujecie. I dobra, i na tym po prostu... ujęciu pacującego się w głowę Iksińskiego i zabawy z panem ziemniakiem. Nie wiem, czy taki ziemniak nie był przypadkiem w tej historii, nie pamiętam. Zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli podobał wam się odcinek, to zostawcie jakieś komentarze, łapki w górze. I tak sobie myślę, że ta seria być może będzie częściowo serią taką zapychającą ten harmonogram innych moich bardziej poważnych serii na kanale lub też serią live'ową. Bo tak, bo nigdy nie wiem co robić na live'ach, a może przyjemnie wspólnie będzie nam się grało
i zawsze też będziecie mogli mnie zainspirować, co robić z naszymi torbiarzami, z naszym gangiem, patachą, śmieciarzem. Do usłyszenia. Papa, o, Tal wróci. Dobra, nie wytrzymałam. Jeszcze jedno szybkie ujęcie. Popatrzcie, jak wspaniałe, super po prostu są przedmioty z nowego kitu. Bez kitu. Wszystko się świeci i migocze. No cudo. Proszę cię, Luna, zajdź w tą ciążę. Chcemy dzieciaczki. I jak zwykle romanse u mnie się powoli rozwijają, tak tutaj będziemy... Po prostu będziemy szaleć.